odpowiednie napięcia elektrycznego w ojenie, czyli tak zwane odłożenia senatora. Strażak będzie prowadzał dalsze przeprowadzenie. Wchodzi do pusta. Tak, aby puścić powietrze. Jest to na kierunku stabilizacji pojazdu, ponieważ pojazd bez powietrza, wyjeżdża. To z rami ostrzegawczymi, to cel działań wydzielony, tak, aby osoby postronne odbywają się podeszcze, się przekazały. Już w jednej chwili strony używają narzędzi wybrały w tym. To są narzędzia, które dzisiaj nierobocze wynoszą 700 bar. Narzędzia są bardzo ciężkie, praca jest utrudniona, ponieważ zawodnicy wytwarzają ogromną siłę. I jest ogromną strażaką, muszą takie narzędzie pracować dwie osoby. Mamy spore gówno, jest już szarówka, obok samochodów, teren akcji jest oświetlony za pomocą. Na jasie znajdujemy się na samochodach. Podczas zadatkowego zabezpieczenia strażak będzie wyrzucić wszystkie, które ustalizują, pozostają na to wszystko. Drobno, którzy mogą to zbliżać do tego miejsca. Coś się dzieje niedobrego. Tak, są te wcześniej. W środku mamy dwóch strażaków. Wychwalił do alo pierwszą pomocą. Nawiązano z wiązka z osobą poszkodowaną. Jest ona. Zabezpieczona w kołku ortopedycznym, tak aby podczas przyczyny był bezpieczny. Założenie mamy takie, że samochód jest bardzo zniesiony i musimy usunąć wszystkie drzwi, wszystkie słupki, wszystkie szyby, podciągnąć kolumny kierownicy, tak aby dostać się do kierowcy. Bardzo często podczas zdarzeń właśnie się tak zdarza, że karoseria jest poszczególna, zjazdowa. Musimy wykonywać krok po kroku, tak się tak zdarza odcięcia, tak zdarza rozbierania. Narzędzia, którymi strażacy przygotują, to są korzyte i rozbieracze radiowe. Do wykonywania do cięcia, który jest elementem karoserii. Rozbieracze natomiast do rozbierania, Szykują już sesję ortopedyczną.
której na poszkodowanym kierowca pojazdu będzie ewakuowana. Jest na jeździecia, jest to wielkie dobre, ponieważ każda osoba biorąca udział w zdarzeniu drogowym, w zdarzeniu komplikacyjnym, jest strana, bo ta osoba stała w ogóle na drogę, żeby będzie była w ogóle posłucha i musi jeden sztywnik na jest to niestety wymagane, aby zrobić małą ścieżkę do aby można było wchodzić na chodźca i zrobić to zbieranie. Na to, że to można przetrzymać wszystkie siły i przynajmniej wszelkie żywe. Jest to jedyna szyba w samochodzie, która jest wklejona i nie rozkrycie się na drobną elektrykę, a pozostałe szyby. Żeby siebie koniecznie usunąć tak, aby odejść z tych szuki dojść do pięciu lat. A tak, bo zauważają, że strażak jest wyposażony w urzędy oficjalne, pełne czy to, tak, aby twarz każdego ratownika przede wszystkim oczy była dobrze przyczona. Tak, to posiada ustawienie oficjalne, mówię się bardzo wąskie. Wszystko jest po to, aby każdy ratownik był bezpieczny. Bo jak mi powiedzenie, dobre ratownik to zdrowe ratownik. Tak jak Państwo wspomnieli wcześniej, ja mam został prowadzony w budżetu, to było nie dlatego, że jest to pokaz. Wtedy, żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda. Normalnie w warunkach, jak wybieli ulicę tego kierowcę, zaprowadzili mu wszelkie działania tylko z jednej strony, po stronie kierowcy, tak żeby jak najszybciej tego pojazdu ewakuowało. Jest to trwa trochę dłużej, z tego sensu, że chcemy Państwu jak najwięcej pokazać nasze umiejętności i jak najwięcej, żeby Państwo zobaczyli, jak to osoba w normalnych warunkach. Cały czas wykonywano proszę, że sobą postanowano pracuje w ratownicy, odpowiedzi przeszkolenie na poszkodowanej pierwszej pomocy. Stabilizują jego osobę szczyty, udzielają wsparcia szczytnego i zasłaniają go swoim ciałem przed ewentualnymi odłamkami, aby nie powrócić do stanu. Teraz możemy, żeby nie zakłóżać, ponieważ jak wkrótce jest ta osoba jest tak podkreślona, tak zaznaczona, że musimy usunąć tyle elementów samochodu, aby ta osoba mogła właśnie wkrótce za pomocą decyzji o tym, żeby się zakłóżać. Woda tak niewiele jest tam, które Państwo widzą, czy mniejszym terenie działań to jest miejsce, gdzie ratownicy nie pracują i tam kierujący działania ratownicy wyznaczą miejsce składowania elementów odciętych, czyli to są jak do tej pory wyjściowy samochodu, wtedy są działania wyprowadzone, więc dowód na akcji uznał, że tam to rzeczą przekazać. Kolejnym takim elementem jest miejsce składowania odciętu, jest ono odsunięte od pojazdu. Tego sensu, że na to wszyscy, którzy nie pojawią się z koła, żeby się o te narzędzia nie potykali. Jak widzimy, w środku pasz osoby poszkodowanej jest zabezpieczona. Ratownik i ratownicka cały czas rozmawiają z tą osobą, współpracują, zapewniają, że wszystko jest w porządku. Jest to bardzo ważny element działań tego sensu, że jak Państwo zwykle to widzą, nasze działania z tymi narzędziami są włożone w stopniu do ziemia. Bardzo ważne jest w tym momencie wsparcie psychiczne, aby zapewnić tą osobę, że jeszcze kilka się tam pochował, kiedy na to sprawę, że to jest wszystko w porządku, nic wielkiego się nie stało. Karoseria samochodu za bardzo chce się poddawać, pomimo tego, że narzędzia, którymi strażacy dysponują, mają kilka kasioł do ucisku i rozbierania, jak również narzędzia mają kilka kasioł do sile ciężkiego. A jednak karoseria samochodu się podaje ciężko. Każdy element ciężka i rozbierania musi być dokładnie rozważony,
na szkolenia. Za ewentualne osoby poszkodowane i osoby poszkodowane. To wszystko spada na jego barwę. W tym momencie kierujący działania wywiadu Żywi jest ruch żołnierzy Rzeszkowice, ponieważ wynika to z naszej ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jednostka jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i gdy działają jednostki krajowego systemu i spoza krajowego systemu, ale z tego roku w tym momencie spoza krajowego systemu dowodzi dowódca zastępu krajowego systemu w przypadku dowódca OSP Rzeszkowice. Jak Państwo widzą, mamy usunięte już wszystkie sucho drzwi, jak również klapę tylną. Odcięcie został tak pojazdu. Dowódca rozpoznaje, jak stopniu kierowca jest jeszcze uwięziony i będzie podejmował dalsze stosowne decyzje. Decyzje są takie, że nie da się jeszcze osoby ewakuować. Musi być jeszcze cięższy sprzęt użyty, rozpiera karabiniowy, który będzie zastosowany po to, aby odciągnąć kierowcę testę rozdzielczą, ponieważ kierowca uderzył w drzewo nasmażone, ma przygniecione nogi. Właśnie w tym miesiącu dodatkowo odcinek przyjdzie tego sytuacji. Teraz bardzo ważny element działań. Przełożenie osoby poszkodowanej. Dowódca podjął już decyzję, że dozór jest wykonany odpowiednio. Trzeba osobę przełożyć na deskę. Trzeba zrobić to jak najdelikatniej, jak najbezpieczniej. Tak, aby osoba nie dostała obrażeń. Jak widzą Państwo, ratowników jest tam kilku. Aby osoba była zabezpieczona, już powoli jest na desce. Dowodzi tym wszystkim osoba, która jest przy głowie, ona decyduje, czy osoby jeszcze podciągały, czy nie. Wymaga to naprawdę szerokiej gimnastyki. Kiedy zaś jeszcze pojedzie ta wątpię na swoim wyposażeniu, jednostki również posiadają zabezpieczenie na poduszki, które przy ewentualnych zdarzeniach nie wybuchły. Tak się stało w tym samochodzie. My nie zabieramy. Poduszka kierownicy nie wybuchła, jest założone specjalne poprowie, jest taka, że jako wciąż osoby poszkodowane jest rozwiązany. Powiem Państwu, że za osobę poszkodowaną posłużył nam panekin, który waży 70 kg. Właśnie w tej chwili strażacy bezpiecznie ewakuowali osobę poszkodowaną z pojazdu, strefę bezpieczną i udzielają dalszej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednostki na swoim wyposażeniu posiadają formy medyczne, zwracają uwagę. Za to, że Państwo byli z nami, osoba jest bezpieczna, w sąsiedzi przejęło zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu będzie trwało sprzątanie, usuwanie pojazdu, strażacy również są zobligowani, aby zamieść wszystko, uprzątnąć jest nie tak, aby po dopuszczeniu do ruchu była bezpieczna dla dalszych użytkowników. Dziękujemy.